Cześć, witajcie serdecznie, witajcie w Mania Gaming, ze mną jest Maciek. Cześć ludzie. Dzisiaj zagramy sobie w Super Mario Bros. Wonder, bo kiedy to ogrywamy jest właśnie premiera tej gry, czyli 20 października 2023 roku zadebiutował Mario Słoń. Dokładnie tak, bo temat przewodni to jest słoń. Ja chcę zobaczyć, jak on wchodzi do tej, do rury, dokładnie tak. Tak więc jedziemy z nowymi przygodami. Mario, cieszę się, bo jestem z Mario od 85 roku. No to lecimy. Jedziemy New Game. Będziemy grać oczywiście we dwóch. Mamy dwa kontrolery. I zobaczymy, ono tutaj grać we cztery osoby? Nawet można jechać na cztery osoby. No i co? No i sobie możemy wybierać postacie. Ja biorę Mario. To poczekaj, to ja... Bierz Luigi! O, dobra. No. Wysoko Luigi jest pierwszy. Okej, leci. No, tak więc przechodzimy do pierwszego światu i zaczynamy przygodę z Mario. Tak. No i tutaj mamy Królestwo Kwiatów, jesteśmy zaproszeni przez księcia Floriana. Przyjemnie się rusza postać. Tak, jest bardzo responsywna. Ale ostatnio nas w ogóle sporo wyszło tych gier na cztery osoby, bo jest teraz ten nowy Sonic, też czteroosobowy. To też musimy to ograć, musimy to zobaczyć, bo to jest, ten nowy Sonic, który jest też w 2D, w 2,5. Gra 2D z trójwymiarową grafiką. Dokładnie tak. O. Na tych nutkach zawsze fajnie, człowiek się odbija jak na trampolinie, nie? Ale sterowanie jest bardzo proste. Zresztą, jeżeli mieliście przyjemność grać, a na pewno mieliście przyjemność grać w poprzedniej części Mario, no to czujecie się jak ryba w wodzie, bo to wszystko jest to samo. Mechanika jest ta sama, słuchajcie. No i tutaj mamy klatkę. No i mam Super Mario. Bo ja się w ogóle, nikt się nie spodziewał tej gry. No nie, ona nagle tak była zapowiedziana. I zaraz premiera. Tak, szybko premiera, chociaż patrząc na Nintendo Switch to jest... To jest pierwszy Super Mario Bros. Nowy pierwszy, tak? Bo nie licząc portów z Wii U. Z Wii U. Tak, dokładnie. Bo to jeden był z Wii chyba, przecież to drugi z Wii U. No i tutaj mamy księcia Floriana. To jest taka gra, gdzie możesz zagrać z dzieckiem i musisz mu wszystkiego tłumaczyć. Dokładnie. Ale powiem ci, że taka psychodela mnie łapie, jak ja widzę tego kwiata. I te efekty. No jest. No jest, Bowser. Jest Bowser nasz. Pan Kupa. Jakby to przetłumaczyli. O. I chciał kwiata i go trochę zmorfowało. Z zamkiem całym. I ty o. On, trochę go tak. Bo to wygląda jak Koffing z Pokemonu. O kurde, tu jakby w ogóle boss w kontrze byłby. No. Nie? Zobacz, jaka bardzo mała perspektywa, nie rozumiem. A tu będzie zabawa perspektywa. Będzie. O tutaj widzimy. Zobaczcie, bez słów, widzimy tak. Morfuje, zmienia całe Królestwo Kwiatów, przerabia. Musimy uratować i uwolnić. Dokładnie. Tym razem nie księżniczka? No tym razem całe królestwo. No. Zawsze ta księżniczka biedna była. Te. No i on tutaj rozpacza, że się połączył z zamkiem. Tak jest. A my idziemy. No i to jest fajne. Cztery osoby można grać jednocześnie. Ostatnio ogrywaliśmy w Mario, pamiętasz, na dwóch playerów, ale ten klasyczny z 85 roku na NES-ie. Fajny hack to był. No i Florian idzie z nami. Tak jest. Ma frobalu. Czyli też żdżownica, tak? Tak. Są raczej tutaj takie nowe elementy, to nie? To gąsienica. Gąsienica, tak. Ale...
Nie tylko Gosiennica, też będzie rura. Tak. Zaraz zobaczymy, nie? Zaraz zobaczymy. Czyli pierwszy świat, tak? Ciekawe, ile jest światów. Ale jak szybko się poruszają, tak, nie? Tak, tak, śmiesznie. Przypadkiem się to by nie zgodziło podczas... Ale no, ale to jest akurat spoko. No, myślisz, że jest tyle samo światów, co zawsze? Zobaczymy. Zobaczymy, pewnie jakieś sekretne testy. Tak, albo jakieś walka z bossami pewnie, no. Welcome to the Flower Kingdom. Dobra, to wygląda jak takie pyszki świni, nie w taki ryb. Aha, rzeczywiście, tak. Taki pysiek tu, a tu łapki. No. Okej. Okay. No tutaj mamy to, że te kwiaty, które... Te niebieskie kwiaty potrafią zmieniać otoczenie. O, spadłem do dziury. Widziałeś? Tak. Jak fajna animacja jest, no, Mario. Z tą czapką, nie? Tak, tak. Ale, bo słuchajcie, bo można mówić dużo o platformera. Cześć, ci śpią w ogóle. Tak. Słodko się robi. O, dwa wyskoczyły, co mi się podoba. Dla mnie i dla ciebie. Wow. Jestem słonie. O. Czyli nowe zdolności, jak najbardziej słoń ma. Jak to słoń, to pewnie coś z wodą będzie też grane. O, wygaj. O, znowu dwa słonie, weź sobie jednego, mordo. Kurde, myślałem, że my co? Chodź, co, się cofniemy, bo spoko, dalej... Spoko. Oj, dobra. Wrzucam. O, dobra, już mam. Nie, bo słuchaj, bo myślałem, że to mogę coś z wodą, wiesz, aha, zaatakować, ale to... O, widzisz? Zdrowa. Ale mogę tylko w ten sposób. Patrz, chodzę i... Bo tak, w poprzednich były koty. No te koty się sprawdziły, powiem ci szczerze. Bardzo mi się fajnie... Mario Kotek na to, tak go nazwałem, Mario Kotek, no. Najłatwiej na to myślę. Nawet z Kubą graliśmy. Tak, tak. W szczególności, że Kuba też bardzo lubił tą część. Czy nawet lubił. Opy. A że on jest grubszy, to tak ledwo się... ledwo się przyciska, nie? Tak. Pyk. Ale to... Ale zobacz, to jest ciekawe, że oni zrobili serię gier z tak naprawdę ze starszej generacji swojej postawy. No ale o, i teraz gra się widzi, że jest jednak coś nowego. I teraz zobaczcie, to jest ten Wonder Flower i teraz... O, teraz jakby... I teraz mamy jakby... Jakby ktoś się lepiej wziął. Tak. Kurde, mi przypomniałeś o tej grze na PSX-a. Symulator LSD. Tak, była taka. Jest taka, jest. Symulator LSD. No. O, żdownica jest. Czy my mamy wspólną skarbonkę, czy każdy oddzielnie sobie punkty robi? Wspólną. No i fajnie. Prawidłowo, bo przecież do tej samej bramy jedziemy. No. O, wonderful. Okay. No i wróciliśmy do rzeczywistości, powiedzmy. Bye bye! A no tak, bo już koniec tego jest, to nie mam opa! No i standardowo, prawda? Tak, skakanie na ten... Skakanie na... O! Flagę! No je! No bo jeszcze z takich ważniejszych gier Nintendo to jeszcze wychodzi pod koniec listopada Super Mario RPG. Tak. Remake. Tak, tak, jestem ciekawy tej gry. No ja ogólnie czekam na nią, bo żeby zagrać oryginalnie, Super Mario RPG to chyba 700 zł by trzeba kupić. Wow. Na SNES-a, strasznie podrożał. Aż tak. Tak, i w ogóle wszyscy się zastanawiali. Bo to jest remake tej pierwszego RPG-a. SNES-owskiego, tak. Okej. Okay. Co Square pomagał wtedy. A że oni się potem nie lubili, bo tam... Ale teraz się dogadali. Dogadali się. Myślę, że tam, że to jednak albo pieniądze, albo że to... Musimy dojść do bossa. No dobra. No to dawaj, leci. It's me, Mario! O! Co? I tradycja musi być. Tradycja, ale nowe animacje przeciwników są jak najbardziej. Są. No zdecydowanie teraz szybciej się ruszamy, co? Słoń to jednak jest troszkę wolniejsze. O, monetki. Zawsze lubię jak w Mario po prostu te monetki tam nam nie znikają jak kręgi w Soniku. A wejdź do środka, do rury. So you can. Tak, kwiatki są gadające. O! Drugi plan, proszę bardzo, fajne. Czekaj, bo ja...
Przez moment myślałem, że jestem Luigi. Dawaj, dawaj. Już jestem, wujek. Każdy sobie weźmie. Sobie kwiata, ognia. To co, w lewo tam się udajemy w takim razie teraz? Poczekaj. O kurde, nie zdążyłem, ale mogę. Czekaj. Dawaj. Opa, idę, lecę. O, tak. Fajnie. No. I do rury. Nie, chociaż do góry? Walne są te animacje. Ogólnie... O, widzisz? Jak za długo czeka. Ale tak zawsze było akurat. Tak zawsze było. Oj, kiedyś chyba chmurka była, nie? Na chmurce leciałeś. A to tutaj jakoś... Tak się odrodziłeś. Odpowiedzi są. Są. Checkpoint. Ale jeszcze żadnej dużej gwiazdki nie widziałem, wiesz? Ciekawe, czy tutaj są. O, ale się wybiłeś. Dobra, dawaj, leć. Leci na szczecie. Opa. O? Znowu mamy LSD Wear. O! Idziemy do góry, czy? Śpiewające. Pamiętasz, jak się ta gra nazywała na PlayStation? Lokoroko? Tak. Ale urocze były te, te Lokoroko. O kurwa, a co? O, te jakie duże. Drzewa wyskakujące. Dobry świat. O, już jestem malutki. O, przepraszam. Czekaj. Chciałem zobaczyć, czy mogę sobie... A, w ogóle nie mogę ich zapłać. Dobra. Wow. Ale fajnie, że wykorzystali ten taki make, nie? Fajnie. Tak. Nie, ogólnie tak, a człowiek tak zaczyna powoli się zobaczyć, co dalej wykombinowali. No. A jak się skuj, to zobacz, tak chodzi, jakby tak. Miał... Jakby się skuj... Opa! Wonderful! O, pięknie! It's a wonderful, wonderful life. No i very nice! No ale wyglądają tak komicznie, jak second level. Tak? Są ci mali, nie? No. Czy nie wyglądają? Tak. Lecimy dalej. Dobra. Otworzyła się nam ścieżka i jedziemy. Lecimy. No i jeszcze to walko jest szybkie. Tak, szybko jest, nie? No. O! O! Buby. Ale wiewióra. Bubr, wiewióra. O, dobra. No. Grzyba mamy, jest dobrze. Mamy nitkę. O, ty patrz, jaki długi ten. Można rozwalać te miody. No. Aj! Patrz! Spadająca. Tak. Które myślałem, się pozbyliśmy, a to kolejna. No dokładnie. Prześladują nas. Słonie. Dobra, więc to jest dalej. No. No, słoń to ma swoje zdolności, nie? No. Jak każda inna umiejętność. Tu fajnie się chociaż te słonie zachowują. Patrz, zagwizdnął nam te 10, ale troszkę straciłem. Ale go dawało. Ale po słoniu jeszcze masz grzybka, zauważ. No. Po słoniu jeszcze masz grzybka, tak więc dwa życia masz, no. Kurde, myślałem, że skoczę na... Dawaj. No, dawaj. Dawaj. A my możemy się odbijać? Tak, możemy. O. To dawaj. Dawaj stąd i łap. No. Widziałeś, jak się pociągnął? Pięknie. Pięknie, no.
No i trzeba powiedzieć, że żadnego patcha w dniu premiery. Checkpoint, tak. To jest, no to się chwali. Ten Nintendo tu potrafi nas zaskoczyć, powiem ci szczerze. O, no. Czekaj, o, trzeba tam wejść. Secret to... level. Opa. Dobra. Ta gra mi wypomina, że brakuje mi Raymana. Oj, Raymana też bym pograł, no. O, dawaj, musimy... Platformówki są koza. Kolejny LSD level. Kolejny LSD. O, tu, o jeszcze ten mamy, gwiazdkę. Tak. Opa! Wtedy góry jak uciekają. Chyba, że bo to można wpaść do dziury. Nie no, w szczególności o wiele więcej animacji ma jest, nie? Przy każdym tym to jest animacja. Ruchu. O, zniszczyłem nam trochę. Dobra. Fantastic. Ale i tak jestem pewien, że zaraz się zaczną jakieś, jakieś porąbane, trudne poziomy. Nie. No potem? Będą, ale pierwszy świat będzie spoko, zobaczysz. Pierwszy, tak. Tak. Najgorsze to były, pamiętam, czwarte, szóste, no zależy jak wyszło. No i się zapowiada. Castle Bowser. Castle Bowser, śmiechowato, co? Tak, on już chyba naprawdę kombinuje, co z nim zrobić. Może niech zmienią bossa? Nie. Nie może być. To znaczy, to nie ta bajka. Chciałem kiedyś zobaczyć mapę tych wszystkich królestw, co za... Widziałeś? Była taka mała przecinka. Nie, nie, nie zauważyłem. Była, trochę się tak ten... No, ale to było... Mario Fury bardzo się przycinał, powiem ci szczerze. Znaczy bardzo, no. Ale było to na tyle zauważalne, że widziałem, nie? Ale wiesz, są mocne dlatego, że to było demo, wiesz, pod tego. Pod kolejne duże Mario, ale zobaczymy. Jezu, proszę. A, to chyba tutaj będzie boss. Tak. Tak. Jeee, mój ojciec jest teraz zamkiem, jeee. Jak fajnie. Tak. Jest taki silny i nikt go nie powstrzyma, czyli wiem, gdzie jest boss. A, i teraz patrz, nasiona. Czyli nie jest tak jak standardowo w Mario. Że świat, boss, świat, boss. To znaczy, myślę, że tamty mogło być tutorial i teraz dopiero... A możliwe, że to był tutorial, tak. O, i teraz musimy nakarmić seedami, to znaczy bardziej oczyścić. Okej. Okej, doki. Here you go. O, jakaś ta oznaka. O, to chyba będzie ten spadochron. A jest tu? No ta, na okładce przecież masz tego. Okej. No zobacz. Że ja nie widział. I wpatrz tu. Luigi. No a taki spadochron. No. No super. No to jedziemy. Ty jesteś number one, I can button. Press button. I can button. I can button. Oczywiście ludziki mają kwiaty na włosach. Potargał wiatr. Kwiaty we włosach. Potargał wiatr. Idziemy! Czyli teraz będziemy mieli naukę pewnie tego? Spadochroniarz. Tak. Będziemy... Aha. A. Okej.
Fajnie. Taki pomocnik. Oho. Już było to w innych rozwiązaniach. Było, było. Ale tu fajnie to zrobili. Fajnie jakby na przykład dodali te rzeczy do Mario Makera, żeby ludzie mogli sobie budować. No właśnie, właśnie. Albo niech zrobią trzecią część Makera. Albo że po prostu jak masz tą grę, to odblokowujesz tą zawartość w Makerze. To też byłoby fajnie. To trochę takie Amiibo. Mhm. Amiibo wyszło do tego? Chyba... Nie wiadomo. Nie wiadomo. Nie wiem. To znaczy chyba ostatnie to były te Zeldowe. Nie wiem, ale czy... to dziwne, jakby do Mario nowego nie wyszło, stary. Na pewno Sonic wyszedł. Pani, patrz, mam teraz wybór po jemu. Tak, rzeczywiście, dobra. Okej. Okay. Ale to są poziomy czy światy? No tutaj to są poziomy, poziomy. O, i patrz. Ha! Hello, nice to meet you. Profesor Connect. Okej. Okay. Dobra. Go online? No thanks. No thanks. Tutaj? Okej, okay, no to dobra, ja leci. No leci, mamy dwa do wyboru. A, no to leci. Pewnie jednego trzeba, pewnie drugiego, pewnie trzeciego. I tak wszystko trzeba zrobić. Dokładnie. No i możemy sobie... Se, tak. Przynajmniej jedną tą zdolność pobrać. O. O! O! Łup mu na banie. Co to baran teraz? Teraz trzeba. Tak? Tutaj go zobaczymy. Albo tak po prostu. O cholera. Nie ma. Nie ma tak. A on zrobi nam... Ślimak. Pokaż rogi, dam ci sera na te rogi. O! Myślałem, że to już będzie... Ale tą dykę chcę wziąć. To chyba byśmy musieli tego... Dobra, jedziemy dalej. Leci. Ej! Co to za byki z tego lotu? Dobra. You can go there? Nie. No. Nope. No. Wow! O! Skusiłem. Spokojnie. Nope. Jestem skusiłem. Czyli jesteśmy w połowie levelu. Tak. Ajajaj. Mam nadzieję, że coś z tego wyskoczy fajnego. Załatw to z góry. O! Dawaj żyćko masz. Nie. O, zresztą, ty tak i tak to masz, w tym momencie. A co to jest? Ten klocek. Coś on mi się tak błyszczy. Bo tam jest ten. Wonder. Jak na to naskoczę. No. Aha, no to to tak jest. To balas. Tak. Teraz będę zobaczył. Kurczę, trzeba się na bank. Dawaj. Dobra, idziemy dalej. Baran. O! Aj, widzisz, widziałem go, a tak i tak. Tak, mówiłem. Jest LSD World. LSD World. Gra dla dzieci. Oho. Wow, ile baranów. Tego jeszcze nie grali. Jeszcze ta animacja. O! Koniec, nie ma poziomu! Odpadło, gdzie tam koniec poziomu? Ja pierdolę. Ale to wygląda jakby po prostu oni wpadali na najbardziej szalone pomysły, jakie mam na wsadzie. Tak. Pozerci. Innego normalnie je. Ale wiesz co? O, spadłem gdzie... Ale jaka ta długa, szkoda. Patrz, jako duszę tak wróciłem. Sweet. Ale wiesz co, ja jestem ciekaw. Czy gdybyśmy nie użyli tego Seeda, no. To byśmy tam zakończyli poziom. Jest to ciekawe, no. Bo to tak jakby było przedłużenie i przez chmury przeszliśmy tak. Do tego, nie? Nie zabraliśmy jednego Seeda, ale... Ale to jest naprawdę fajne, że czekasz na to LSD.
Tak. LSD jest dobre. Dobra, wchodzi. Ale to jest naprawdę. Ciekawe, ile osób to tak nazwie jak my właśnie. Myślę, że większość dorosłych by wygrało. Ci co wiedzą, co chodzi? Tak, Mario LSD. O, Mario LSD. Teraz mamy hipopotama, który miał gastrofazę. Chyba tak. Ty zobacz! Ale bajka. Nie możemy się cofnąć. Możemy. Tylko, że ja jestem malutki. No. To poczekaj. To ci dam. Weź sobie wciśnij A, to będziesz miał ten. Widzisz? Bo to... Weź sobie. Wiesz, jako balonik. Nie, bo tutaj ma. Tak. No, ja to ale te nowe grzyby też są nowe. Dobre są. Poczekaj, pójdź. Nie daj się, bo cię... Widziałeś? Tak. Czy jak się odbija od nich? Poczekaj. I one się od siebie odbijają. Tak. Mr. White, nie? Zbierz wodę sobie, możesz ich załatwić. Bo na bank nie możesz załatwić, mi się tak wydaje. Nie, to znaczy wodą nie widzisz, może jak dojdzie. No. Do mnie na razie to są kwiaty, te złoto nabijać. Wow, ale przeskoczyłem dziurę akurat. Dobre. A kusi mnie po złoto. Dobra. A jak ci się, Maćku, film podobał? Film był jesteśmy okay. Po obejrzeniu filmu. Oglądaliśmy się tutaj, puściliśmy na rzutniku i było przednio. Weź sobie tego słonia. Dobra, gram tak, póki nie skuszę. Tak, był okej, okay, był okej. Okay. Słuchaj, to znaczy zrobił to, co... To, co miał zrobić. Tak, to, co mieliśmy, to, co chcieliśmy z filmu Mario. Nie miał jakiejś fantastycznej fabuły. No nie, ale wszystko było wyjęte ze świata Mario. Tak. No bo przecież to jest film o Mario, tak? No nawet to wybieranie części w tym. Nie, mi się podobał. Poczekaj. Zdecydowanie lepszy Mario niż Uncharted. A, no. Bo Uncharted tak naprawdę groby to był pod sam koniec. Jak przyszedł ten Drake w stroju i miał ten złoty broń. Nie pamiętam, czy to Drake, czy Sally, bo to, że kogo wybrali... O, podrzuciłem, widziałeś? No. Szkoda, że od siebie się nie możemy odbijać. Szkoda, że cię nie mogę podrzucić trochę. No, dokładnie. Poczekaj za... No, to też jest dobre. Czekaj, jak się robiło to fruwanie? Wirowanie raczej. Patrz. O. Udało się. Dawaj. No. Bęc. Dobra. O, prosto. O, patrz, wyjdę z tego jeszcze. Dawaj parkour, jak asasyn. Uważaj. Przeskocz. Chodź, Andrzejku. Ale cię przeszkadzałem. Teraz to ja. LSD. O, jest. What the fuck? Tak szybko skusiliśmy? Nie, po prostu... On taki krótki był. Tak. A tu też jest ciekawe. A dupą że... można zawsze. Opa, to mi... Opa. A tu też jest ciekawe, że oni długością też tu manipulują. No. Nie? Żebyś nigdy nie był pewny, ile to potrwa. Tak. Jak to po LSD. Pyk. Mario Batryk. Kto by pomyślał? No. Okej. Okay. Ajajaj, fantastic. Great. Oj, tutaj dwa. Jak na razie to nie tak trudno jak to w Mario. Zazwyczaj trudniejsze były. Ale to też początek też był. Może tak. Ale któryś to już jest czwarty level?
kolei. Czy piąty nawet. Poczekaj, no i tutaj. Okej. Okay. Czyli chyba tutaj możemy wymieniać na badże. Badże, badże. Badże, 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 badże. Rozkładałeś na rozejkę? Tak. Oj. To Jezu, jakie to było... Jakie to było zimnie urocze. O, jeszcze to dalej jest to krótkie zadanie. Tutaj dawaj, dawaj, dawaj. Ale tutaj tak w cztery osoby, to dopiero chaos musiałby być. No. Kurde, aż bym sobie zagrał w nowe Little Big Planet. Mogliby zrobić. Z którym dasujesz? O, mam słonia! Dawaj. Z którym biegniesz? Przytrzymujesz y. A y jak y. Alright. No tutaj jest jakiś sklepik. Dzień dobry pani. Sklepiki zawsze były. Nawet na Game Boyu w Mario Land. O, to jest ciekawe. A widzisz, jest... czyli za tą walutę mamy, patrz, 152. Więc można coś kupić. Ciekawe, co to jest. To? To jest znak zapytania. Buy the one of this to get standy at random and surprise every time, ok? Every time? Oh yeah. A, bo tu part mamy 9 żyć, widzisz? Tak. A nie, a to weźmy sobie boost badge. Nie, to zawsze bym życia kupował chyba. No bo to się zawsze Maćku przyda później. A wiesz co, jak sobie nabijałem życia w Mario? No. Jak już byłem gdzieś daleko, daleko i było już trudno, trudno, to cofałem się do pierwszych leveli. I tam znowu to wałkowałem już na pamięć, ale zdobywałem monetki, co wymieniałem na życia. Po 99, nie? A, i zobacz, mogłem mieć tylko jedną, widzisz? Tak. No to nie, no to na razie... No na razie mamy tą zdolność. Dobra, co tu jeszcze? No dojdziemy nie... zaraz do tego samego bossa. Tak. A, to difficulty to... na gwiazdka. No to lepsze. No to dlatego to pewnie. Idealnie dla nas. Idealnie o tej godzinie, nie? Tak, dokładnie. Bo już jest późno. A 14 żyć sobie zdobyliśmy. Tak, bo kupiłem piątkę. A, no to super. Tyt. O kurde. Wyścig? Ale super, będę pierwszy. Ojej, jeszcze taśma jest. Nie ma pewnie, co nie mogę być pierwszy. No to dawaj. Ja jestem pierwszy teraz. Coco Power Rangers. O, skusiłem. O, zduszyłem się. Nie wiem, jak się jest jednak... O, jako ghost. Uważaj, bo biedura biegnie. Ale ta biedura jest dobra. Zobacz na jej twarz. Widziałeś? To jest szybkie Mario. A jeszcze jest gówniarowy ten. You win! Ale to było blisko. We win! We win. Ale słuchaj, jest jeszcze ten Disney Illusion. Teraz ma 4 graczy. Tak? I to wyszedł tylko na Switcha, o dziwo. Ile, no takie gry są... Ile myślisz, że jeszcze Switch pociągnie? No ja stawiam na... No, no moim zdaniem tak, to już jest jego ostatni Mario chyba na Switcha. Co znaczy no? Chociaż... Nie, Luigi Mansion jeszcze. No tak, ale to Luigi Mansion, tak. O dawaj, widzisz teraz ty mowy. Dawaj, bo to... Maybe later? Dawaj, bo to zobaczymy tego badża na tym. Aha, dobra.
A, i wyszedłem? Tak. A, bo to potwierdziłem o. B, a tutaj się zawsze A potwierdza. O. Dobra, idziemy do Sabossa. I zawsze to była inna. O, difficult 3. No, dawaj. Dobra, trzeba się zebrać. Tak, serious mod, nie? No i zawsze jest tą melodyjka inna, co? No. No to się. Tradycyjnie. Tak. Ale tradycyjnie też. O kurde. Myślałem, to 99 znowu się zdobywa ten. Weź sobie ten, dobra, dobra, dobra. Oj. No to poczekaj. Ale ty możesz sobie to wziąć. Tak. Poczekaj, to ja sobie wezmę tutaj. No i mamy Sonika. No i mamy Słoniów dwóch. Powinien ci jeszcze mieć zdolność, że się w Sonika zamienia. Idziemy. Operacja. O! Ty rzeczywiście. O, są. To nie jest takie easy. Podkaże są. Tak, są. Oni to zawsze upierdliwi byli. No. Ale szkielety tak samo mnie irytowały. Tak. Ciekawe się do tej dziury można. Ja. Ojej! Dobra, dawaj, podejdź do mnie, podejdź do mnie. No. No jak do mnie podlecisz, to nie zabieram ci życia. Tak? Mhm. Dobrze wiem. Fajne są te niebieskie kumpy. Tak. Bo jak to zmi? Gumpy, gumpy. A poczekaj. To jak dalej. Kup, żeś rozkręcił tak bardzo we prosto. Nie, poczekaj, nie możemy tego rozkręcać. Tak. Dawaj do mnie, dawaj do mnie, leć do mnie, Tomuś. Dawaj. Dół, dół, dół. Aj, chuj. A będę tam czy nie? Nie, nie będę tam. Nie. Nie odrodzę się tam. Czekaj. Czekaj. Czekaj mordeczko. No spokojnie. Nie, nie idź tędy. Dobra, już możesz iść tędy. Dobra, skakuj. No jest, chodź ty. Wow. Dobra, połowa poziomu. O! Dopiero. Ale psychodela zaraz będzie? LSD? No. Ciekawe, jakie tu może być to LSD. Tylko jak tam dojść? Ja poszedłem w ogóle gdzieś na górę, widziałeś? Widziałem. Nie byłem poza planszą. Dobra, idziemy dalej. Emotikony masz nawet. Tak. Jakbyś grał z kimś online. Ty, no to było niesprawiedliwe. Dziad, no. Oj, słoń może spaść też. Nieważne, że dobra, zbyt, czy mnie, jest zdrowy, czy mnie, nie. Do mnie, do mnie. Czyli ty możesz tak mnie uratować troszkę. Tak, bo to wtedy to jest taki, wiesz, ostatnia szansa rescue. Czekaj. A, nie mam nic. Nie, nie mamy nic. Oj, tam mnie kusi? No, ale... Nie, nie będziemy ryzykować. Ty, ale dlaczego? Przecież nie stracimy życia, a jak jeden będzie skakał? Raz. No to prawda. No to dawaj, jeszcze raz. Dawaj, dawaj. Opa. I teraz ty próbuj. Dobra. Bo my wyglądamy jakby nas sprasowali. No. Raz. Dwa. Idealo. Trzy. I mamy skakać. No jaką mamy skakać? W dół. I leć do kwasu. A, no dobra. Ale nie przepadły punkty ciki? Nie, dawaj. Widzisz? Wszystko zebrane, ładnie. No i skoczko. Ale trzeba uwalać, bo te gumby potrafi się materializować w najbardziej porytym. Patrz, co tu jest. No widziałem to, zwróciłem na to uwagę, ale... No. No i dalej. Nie no, jest dużo tu sekretów, nie? Które trzeba na spokojnie... No. Złote rury, co? No. Ty jak tutaj
Tutaj jak Castlevania to wygląda, zobacz. Tak. Nie no. Ale muzyczka to jest daje... Muzyczka zawsze była. Dobra, mamy przed bossem ten. Tak, checkpoint. Ty wi... No ładnie, no. I co, trzeba mu na głowę skoczyć? O, patrz. Uuu, chyba najgorsze, co mogliśmy trafić. Wał duży mamy, jeszcze jedno za nadwór. Tak. I Luigi ma inną animację i Mario. Cześć, młody. That wonderful. No way. Zaraz zobaczymy, jak zmokuje. Będzie robił tradycję. A ja prosto na niego, bo... Albert był zawsze raźny. Wonderful. O! O! Myślałem, że możemy grać w piłkę. O! O! Ej, ale jest trudniej go dorwać, jak on jest taki mały. Dobra, drugi raz, więc jeszcze raz ma chyba. Teraz to jest odwrotnie, mordeczko. Odbije się od ściany, wiesz, jak on przyleci do mnie. Dobra, trzeci raz został. Czwarty. Czyli nie tylko trzy. To ładnie go wzięliśmy tutaj. Well done. Właśnie pobiliśmy dziecko. Ja się z tym czuję. Naćpane dziecko. No to prawda. No ale to... Wonder my sami power. Jesteśmy dziećmi. Zobacz, w tym momencie jesteśmy malutcy. O! Royal Seed. Jak się gra na Pro Kontrolerze od Nintendo? No to ja to jest mój, wiesz, podstawowy sposób grania. No tak. Ja to widzisz, jak mi, ja to na ciebie deczki mam specjalne. No są, no. Było ładnie mi się, ten. Ale nie, ogólnie bardzo lubię, to jest jeden z moich ulubionych kontrolerów. Gdyby nie to, że na Steamie są odwrotne przyciski, ja to bym sobie jego używał na tym. Mhm. Na PC-cie. Ale jest leciutki, bateria długo, tak długo trzyma. No i fajnie, bo tak przezroczysty. Tak, tutaj jest thanks for... Thanks for playing, tak. Tutaj, pod tym, któryś tym ma. Dziękuję. Tym. Prawym. Tak, tak. Ale ogólnie... W ogóle sporo jest... Dobra, dawaj, no, dawaj. Zobaczmy tylko, co teraz będzie dalej. Tak, i będziemy kończyć. Tak, bo już gramy około 40 minut. Do 50 minut dobijamy pomału, Maćku. Ogólnie myślę, że to jest radocha. Nie wiem, czy bym sam tak... Ej, według to w ogóle jest fajna. Według jest fajnie. Sam bym tak sobie przysiadł na weekend, ale tak we 2-4 osoby... Nie, no w Mario się lepiej gra w 2 osoby. Wiadomo, jak się nie ma... No chyba, ma że, chyba że to jest ten duży fabularny. No tak, no to tak, to się zgadza. Ale ogólnie widać, że tutaj... Ale zauważ, że Nintendo te wszystkie gry 2,5D robią z opcją na dwóch playerów. Tak, że starają się tak robić. O, drugi świat, no... tylko będziemy... To jeszcze ten jeden level. Dobra, dobra. Zobaczymy, jaki to fajny świat. Ale podoba mi się, że grafika ma dużo detali. Tak, i jest dużo animacji, jest dużo tak. Pomysłów. Bardzo fajnie, cieszę się. Mario. No. O. Ej, to chyba ten boss szybciej niż myślę. Nie, poczekaj. Pewnie zaraz to Cloud traci. Piranias. Patrz, na piranie teraz są w chmurnej. O kurde. Oj, teraz jest Royal Seed. Royal Seed. A my jeszcze mamy do grania. Mario Party 2. Tak, oj, widzisz, czyli te Royal Seedy będą zjadać te piranie. Tak. Jak je wszystkie pokonamy, to pewnie wtedy wlatujemy do zamku. Tak, tak. To na zasadzie jak wcześniej odblokowaliśmy tą brudną wodę, czy tam było takie było, właśnie. Było, w Sunshine. Tak, też było, no.
Tak, dobrze znajdziemy, znajdziemy. Czy wieże też były takie oblepione smołą? Tak, tak, tak. No. Ale Sunshine, do Sunshine'a ja dłużej musiałem się przekonać z Mario. Bo później chyba do niego, ale grałeś w niego w premierę, czy później? Na GameCube. To było trudno. To trochę tak jak niektórzy mieli z Zeldą, Wind Wakerem, że im ta grafika tu nie pasowała. To trzeba tak cały czas nacisnąć. Czy my mamy jakieś żyćka? Mamy, no mamy 14. Okej. Okej. Ja myślałem, że to tutaj coś się pojawi. Że tak, ale to idziemy dalej, no dobra. Ej, można tam iść? Ja mogę zobaczyć sobie. Można sobie tylko obczaić. Okej. No dobra, to jeszcze ten poziom... Tak, zobaczymy jak ten świat wygląda, jak jest zbudowany. A, to jest ten. A, to jest tu. Fish, czyli to może być coś mokrego. All for you. Tutaj mam te wygadane kwiatki. Okay, Wonder Seed. All right, baby. Czyli tutaj mamy wodny. Tak. Ale widzisz, patrz, już są dwie gwiazdy. Już są dwie, tak. Ale pamiętaj, że walkę z Sabosem mieliśmy trzy gwiazdy. Tak. Tak więc oczekuję jeszcze łatwiejszego niż tamto, tak? Dwie gwiazdki. No, no przede wszystkim, żeby... O! Really? Dobre. No to nie, bo to tak... A widzisz, straciliśmy życie za dwóch. No. O, masz. Dawaj. No czekaj. Spokojnie. O, taki niepozorny był. Ja mam strzelanie. O, klocki, nie? Ta, przegryza. Ale powiem ci, że tak podobnie się bawiłem przy Raymanie, tylko dwuwymiarowych. Bardzo, bardzo lubię. O, wodny świat. Uważaj na ryby. Tak. Wodny świat już był w 1985 roku, nie? No. Chyba trzeci. Któryś... O Boże, to są te ogórki japońskie. A. Ojej, patrz, tej ryby nie zauważyłem, ale tam była dycha. Excellent. Dzięki. Wow. Good. God is good. O, dobrze. O, witaj! Szybciutko do dziury. Dawaj. I jesteśmy na zewnątrz. Palma jaka fajna. No. Dycha. Ale pewnie też jakbyśmy, jak będę grał pojedynczo, to już będę mógł grać od tego światu. Tak, od tego światu. Włosy. Wow! Ja bym mi dojechała ta ryba. Dobra, i wracamy. Czy można tędy tu? Ooo! Watch out, man! Dycha, ja się jedyneczka tam. Dobra, mamy checkpoint. Dobra. O, i to jest zawsze dobra. O, teraz. Coś tu musi być. Prąd. Gdzie prąd jest? Tak. Wodny, więc to będzie trudno. Ale my pozabijamy. Dawaj, wypal drogę. Wszystkie z dołu. No. Patrz, zginąłem je przez to, widziałeś? No, tutaj trzeba być synchronizowany. Tak, musimy się synchronizować. A nie, zobacz, zginąłeś, ale masz nadal tego. Bo dała fajurę. Sprawiedliwie. Poczekaj, tutaj zobaczę. Ja już poleciałem, mordeczko. Poczekaj. Okej. Okay. Dawaj. Ty, co to jest? LSD. Waterfire! A dobra, płyniemy w dół. Zbieramy to. Tak, jak ty nie, to ja. Boże, kwiat się dziewczyny przeżył.
Pamiętaj, że my cały czas pod wodą. Tak. Czemu my tam to mijamy? Bo musimy pewnie... Dobra, kumamy. Poczekaj. Dobra. No i co, i skusiłem. Nie. Ale... Dobra, to patrz, skusiłem, no ale... Tutaj, nie, uciekaj. Tu musimy ją sprokać, żeby tutaj. Widzisz, tam gdzie ja stoję. No. Chodź tu. Dobra, niech odpłynie. Idealnie. Tutaj ta już teraz sam dopłynie. Ty patrz, jak piękne płynie. O. Dobra. Płyniemy. Ej, jesteśmy mali. Poczekaj, uwaga. Uuu, skusiłem. Dawaj, do mnie. No czekaj. O, fuh, w ostatniej sekundzie. No. Gdzie płyniemy? W lewo czy w prawo? W prawo. Dobra. To uciekaj, to ci pomoże. Dobra. Bierz orzecha. Biorę. Nie jest to najdziwniejsza rzecz, jaką widziałem w życiu. Czyli tutaj. Ale ten to taki Mario taki najdziwniejszy pod względem pomysłów, a że nie oczywiście w negatywny tym. Taki najbardziej nie tyle już nienormalne, co najbardziej szalone. Tak, szalony, no. Ale fajnie, to się przyjmuje tam. Excellent. Dobra, kończymy co macie. Tak, kończymy. Bo to jest, widzicie, to jest cały czas można się bawić, a my tutaj już spokojnie godzinka nam mija. A im więcej nagrywamy, tym więcej możecie coś skopać. Dokładnie tak. No, Super Mario Bros. Wonder. Grę możecie zakupić w Perfect Blue. I co? Pozdrawiamy! Trzymajcie się ciepło, piszcie w komentarzach, czy lubicie w ogóle Mario. Dwuwymiarowki. I który jesteście rocznik? Bo ja ten sam co Mario. Pozdrawiamy, trzymajcie się ciepło, cześć.